Umiłowani bracia i siostry, uczestniczymy dziś w niezwykle ważnej i symbolicznej uroczystości pogrzebu prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Ich doczesne szczątki zostały przeniesione z Londynu do Warszawy i złożone w mauzoleum prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przygotowanym wspólnie, starannie i pięknie w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności. Uroczystość ta, jak wiemy, kończy obchody stulecia niepodległości i jest symbolem dla Polski zatroskanej o wszystkich, którzy w tak istotny sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości. Dzisiejsza uroczystość przypomina walkę o konstytucyjną ciągłość władz Rzeczypospolitej, zwłaszcza w latach 1939-1990, której konkretnym wyrazem byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, najpierw krótko w Paryżu, a potem dłużej w Londynie. To, że dzisiejsza uroczystość zbiega się ze świętem odzyskania niepodległości i odbywa się z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych, nadaje jej wyjątkową rangę i znaczenie. To właśnie dlatego są tutaj obecni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, premier rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie, senatorowie, najwyżsi przedstawiciele Kościoła, przewodniczący Konferencji Episkopatu, prymas Polski, przedstawiciele rządu, wojska, policji i wszystkich służb państwowych. Są przedstawiciele emigracji i Polonii w Londynie i z innych krajów świata. To tylko niektórzy, których trzeba koniecznie wspomnieć w kontekście rangi tej dzisiejszej uroczystości. Wszystkich jak zwykle wymienić się nie da, ale z pewnością chcę zauważyć obecność rodzin trzech prezydentów, których dzisiaj jakby powtórnie żegnamy. Dziękujemy wam za obecność, a jeszcze bardziej za nadanie głębokiego sensu i znaczenia tego powtórnego pochówku tutaj w Warszawie i w Polsce. Rozumiemy wasze poświęcenie, kiedy wasi wielcy krewni służyli dobru Polski, nieraz kosztem swoich rodzin. Taka jest służba życia publicznego, służba prezydentów. Teraz zaś dodatkowo oddajecie ich do nowego miejsca pochówku w Warszawie, po to, by przy ważnych wydarzeniach państwowych i religijnych odwiedzać ich w Świątyni Opatrzności Bożej, modlić się za nich i dziękować za uzyskaną niepodległość. Ta świątynia jest bowiem miejscem modlitwy, dziękczynienia i zawierzenia Bogu wszystkich naszych polskich spraw. Bracia i siostry, już prawie 60 lat temu Sobór Watykański II nauczał, że bycie społeczne i polityczne nie jest dla człowieka czymś przychodzącym z zewnątrz, aby człowiek rozwija swoje uzdolnienia i może odpowiedzieć na swoje życiowe powołanie poprzez służenie sobie wzajemnie, spotkanie z innymi, spotkanie i dialog z braćmi. Ostatecznym sensem życia ludzkiego jest bycie darem bezinteresownym dla innych ludzi. W imię słów: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Tyle i aż tyle mówi Konstytucja Soboru Watykańskiego II o Kościele w świecie współczesnym. Czyż nie brzmią te słowa dzisiejszych
czytań psalmych, słowa Pisma Świętego, streszczające istotę życia ludzkiego i czy nie współbrzmią z tymi słowami Soboru? Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Któż bardziej nie realizuje tych słów, niż człowiek oddany dobru wspólnemu, żyjący w zgodzie z wezwaniem prawego sumienia, człowiek wysoko postawiony w życiu publicznym, prezydent, urzędnik, pracownik, ale także matka i ojciec. Każdy człowiek nie powinien żyć tylko dla siebie, ale dla innych. To samo przypomina nam dzisiejsza malownicza i pełna ostrzeżeń przypowieść o sądzie ostatecznym. Przedmiotem sądu, który obejmuje każdego człowieka, nie będzie nic innego, jak tylko praktykowanie miłości. Zwłaszcza dziś występuje wręcz paląca potrzeba, byśmy stawali się ludźmi absolutnie otwartymi na każdego człowieka, pomagali mu czynnie, jeśli pojawia się na drodze naszego życia. Czy to opuszczony przez wszystkich stary człowiek, pogardzany robotnik cudzoziemski, wygnaniec, dziecko cierpiące niesłusznie, czy wojenny uchodźca z Ukrainy bądź z każdego innego kraju. Wtedy przypominają się słowa: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, posiądźcie Królestwo Boże. Ufamy, wierzymy i wiemy, że tą drogą szli trzej prezydenci na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz urodził się w 1885 roku na wschodzie, poza granicami dzisiejszej Polski. Starannie wykształcony prawnik i matematyk, uczestnik wojny bolszewickiej, czynny w rządach i administracji międzywojennej, wojewoda wileński, wojewoda krakowski i pomorski. Prezydent w latach 1939-1947 zmarł w Walii w roku 47 tamtego wieku. August Zalewski, prezydent w latach 1947-1972. Urodzony w roku 1883 w Warszawie. Wykształcony w Warszawie i w Londynie wszechstronnie, pracował w dyplomacji, a od roku 1930 w rządzie w Warszawie. 50 lat w służbie społeczno-politycznej dla Polski. Zmarł w 1972 roku. Stanisław Ostrowski. Urodzony w 1892 roku we Lwowie. Lekarz-dermatolog. Od 1930 roku profesor medycyny na Uniwersytecie Lwowskim. Szef Naczelnej Izby Lekarskiej przed wojną. Prezydent w latach 72-1979. Zmarł w 1982 pochowany w Londynie. Bracia i siostry, co warto i trzeba mieć na myśli, kiedy się wpatrujemy w tych trzech prezydentów RP na uchodźstwie? Głównym ich celem był zamysł ratowania i walka o wolną Polskę oraz zapewnienie ciągłości i suwerenności Rzeczypospolitej. Wolna Polska była dla nich jakby wspólnym mianownikiem, mimo że się już różnili w szczegółach, ale przede wszystkim różniła ich czasem wizja Polski,
byli synami II Rzeczpospolitej. Opcji było wiele wówczas, stąd ważna była ich rola integrująca. Działalność ta wpływająca na sumienia Polaków, by mimo różnic zatroszczyć się o dobro wspólne i nie sprzeniewierzyć się naczelnej idei mądrze rozumianej wolności i dobru Rzeczypospolitej. Wszyscy byli starannie i wysoko wykształceni. Wymiar intelektualny ich posługi był bardzo ugruntowany. Wnosili też ogromne doświadczenie w służbie Rzeczypospolitej, najpierw walcząc o jej wolność pod zaborami, z okupantem niemieckim i sowieckim, zaś krótki okres międzywojenny niejako ich uskrzydlił do pracy dla odrodzonej Polski. Po roku 1945 było to dla nich bardzo trudne, wymagało dojrzałości, by deprecjonowani przez komunistyczną władzę i jej sprzymierzeńców na Zachodzie nie zagubić zasadniczego celu wolnej Polski, by po prostu wytrwać w tej trosce. Choć nie doczekali roku 1990, z wyjątkiem ostatniego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, który także jest tu w panteonie prezydentów na uchodźstwie, w panteonie Świątyni Opatrzności, każdy z nich jednak, nie doczekawszy wolności, wniósł swój oryginalny wkład w dojście do wolności ojczyzny. Bez nich ten proces byłby z pewnością uboższy i za to im dzisiaj serdecznie dziękujemy. Wyrażamy to dziękczynienie w modlitwie i w tej Eucharystii, która jest dla nas chrześcijan najlepszym dziękczynieniem, bo razem z nami to dziękczynienie Bogu w Trójcy Jedynemu składa Jezus Chrystus. Wołajmy więc: dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie, bo przecież nie żyli dla siebie, ale dla innych i w całym życiu należeli do Ciebie. Ufamy, że po śmierci wrócili do Pana, aby zobaczyć to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.